Cześć, jestem Piotr, to jest Marysia i Rosji. Mieszkamy na jachcie wspólnie i żeglujemy po świecie już od kilku lat. Codziennie jesteśmy w zasadzie w innym porcie. Wirus zastał nas w Almerimar w Hiszpanii, kiedy byliśmy w drodze na Majorkę. Z dnia na dzień okazało się, że żegluga w całej Hiszpanii zostaje zabroniona i utknęliśmy w tym miejscu, w którym byliśmy. Jesteśmy już tutaj przez miesiąc. Od miesiąca nie możemy opuszczać pokładu, a dziś okazuje się, że władze przedłużyły czas kwarantanny o kolejny miesiąc. Toalety, prysznice i pralnie są zamknięte. Raz w tygodniu ubrani w rękawiczki i w maseczki własnej roboty chodzimy na zakupy. Policja przepytuje nas, gdzie i po co idziemy. Jeżeli na ulicy pojawi się jakiś niesubordynowany, zostaje ukarany wysokim mandatem. Na szczęście my mamy psa, to przepustka na 2 minuty nie za daleko od łódki. To niewiele, ale i tak wszyscy sąsiedzi nam zazdroszczą tych wypadów. W porcie jest 1500 jachtów, a na 10% z nich mieszkają ludzie, którzy utknęli tutaj tak samo jak my. Są to żeglarze z całego świata, którzy przecież ponad wszystko cenią sobie wolność, a zostali zamknięci w obcym kraju i to z dala od swoich bliskich. Żeby się wesprzeć, założyliśmy radio i codziennie o 10 rano wymieniamy się informacjami, opowiadamy dowcipy i po prostu podnosimy się na duchu. Myślę, że jest to ważne, żeby choć chwilę porozmawiać nawet z sąsiadem, żeby nie zwariować zamkniętym na tych swoich kilku metrach kwadratowych. Cieszymy się z wolnego czasu, który mamy i robimy rzeczy, na które zawsze go było za mało. Myślę, że tak naprawdę nam jest dużo łatwiej przystosować się do obecnej sytuacji i życia w pandemii, ponieważ wybierając takie życie, życie na morzu, już kiedyś odcięliśmy się od cywilizacji, a natura już nieraz dała nam lekcje pokory i cierpliwości. Jednak codziennie wypatrujemy w główkach portu jakiegoś ruchu, który oznaczałby, że zniesiono zakaz poruszania się i możemy oddać cumy i po prostu ruszyć już dalej. Niestety od miesiąca nie zobaczyliśmy żadnej żaglówki wpływającej ani wypływającej z portu, ani nawet żywej duszy na plaży.